Jesteśmy po finałach turnieju Smoka dla Rocznika 2007. Jest z nami trener Garbarni Kraków. Jest to nie pierwsza obecność na turnieju Smoka, ale chyba największy sukces dzisiaj zakończony grą Widzemistrzów, tak? Zgadza się, to znaczy ja ze swoimi podopiecznymi jestem po raz pierwszy tutaj, a jeszcze były młodsze roczniki. Z tego co mi wiadomo, to właśnie to piąte miejsce to jest chyba w historii najwyższym dotychczasowym zajętym przez garbarzy. Tak, dokładnie. Trenerze, chłopcy dzisiaj grali z mocnymi drużynami, jak się okazało, drużyna z Ukrainy okazała się najmocniejsza. Jak ocenia trener swój zespół z perspektywy rywalizacji z tymi drużynami na bardzo wyrównanym poziomie? Ja jestem bardzo zadowolony pod względem jakby, ja często patrzę, gdzie się toczy gra, na połowie przeciwnika, czy bardziej pod naszą. Uważam, że absolutnie nie odstawaliśmy fizycznie, technicznie od pozostałych zespołów. Nawet powiem więcej, były fragmenty fajnej, składnej gry, gdzie to my dominowaliśmy. No jednak, jak wiemy, turnieje rządzą się swoimi prawami. Czasami jakaś przypadkowa bramka błąd po prostu i piłka wpada i przegrywa się 1-0. No tak jest w turniejach, ale tak jak powiedziałem, jestem zadowolony. Myślę, że wszystkie drużyny prezentowały bardzo podobny, wyrównany, wysoki poziom. Trenerze, piąte miejsce Garbarni, ale ma tutaj trener perełkę w drużynie. Wyróżniony został najlepszy bramkarz turnieju. Tak, Alan Kurzdżał. Jak najbardziej. Uważam, że zasłużenie solidnie się sprawuje na meczach ligowych, bo jak wiadomo, gdzieś tam ta trawa, mecze na trawie są priorytetem, ale on też pracuje indywidualnie w szkółce bramkarskiej. No jak widać, dość dobrze mu poszło dzisiaj. Świetnie, wisienka na torcie. Trenerze, dziękujemy za udział, nie zatrzymujemy, życzymy dalszych sukcesów. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.